Ostatni tydzień niestety miałem zupełnie wyłączony. Miałem oczywiście inne plany, ale życie je weryfikuje. Poszedłem do szpitala na 2 dni, a zostałem 3 dni, a pozostałe 2 dni to myślałem, że nie będę mógł zbyt dobrze funkcjonować. Na szczęście wszystko wróciło do normy. No i teraz tylko zostały mi 3 wizyty, raptem 3 dawki leku i mam nadzieję, że na tym wszystko się skończy. Co w lesie? W lesie koło mojego domu duża niespodzianka i bardzo fajne ujęcie, ponieważ regularnie przychodzi do mnie łoś. Łoś, który przychodził jako mały cielaczek i to w ogóle jest... On był z bratem. Nie wiem, co teraz robi brat, ale była ich dwójka. A teraz jest pojedynczy. Nie wiem, czy to tylko chwilowe, czy coś bratu się przydarzyło, no, ale niemniej przychodzi. I są fajne relacje z dzikami. Tak naprawdę on kompletnie ma w nosie dziki. Dziki na początku do niego startowały, potem już się przyzwyczaiły, że on tam jest i po prostu sobie stoi. I takie relacje no, są ciekawe, no bo trudno w naturalnych warunkach nagrać łosia i dziki i popatrzeć, jak współpraca czy współżycie w lesie im się układa. Co jeszcze? Przychodzi też lis. Lis taki z uszkodzoną przednią nogą. Myślę, że to jest lisica, która przychodziła do mnie w zeszłym roku i która przychodziła z małymi. Te małe udało mi się nagrać. Natomiast ona wygląda teraz bardzo marnie. No, to jest tak, że te zwierzęta, które potrzebują pomocy, zawsze znajdują drogę do tego domku w lesie i tak samo znajdują pomoc. Także tego lisa będę jakoś tam wspomagał, by mu się udało, bo jeżeli ktoś ma złamaną nogę, to nie znaczy, że już jest zupełnie przegrany. Co jeszcze? Zrobiłem eksperyment i eksperyment się powiódł. No, ale najpierw powiem o czymś dla mnie ważnym. To jest pudełko na karty pamięci. Stosuję takie karty. Krzyżyki to są karty zagrane, w drugą stronę odwrócone są to karty czyste. Ale potrzebowałem drugie pudełko, bo to jest pudełko na 12 kart. Kupiłem oczywiście pudełko nieoryginalne, jakieś inne i okazało się, że są same problemy. Nie jest szczelne, ta pianka jest strasznie twarda, strasznie. Te karty są trudne do wydostania ze środka. Jest ogólnie problem z tym pudełkiem i tak to jest, jak ktoś chce zaoszczędzić, to 2 razy kupuje, ale wszystko się dobrze skończyło, ponieważ kupiłem nowe pudełko właśnie, takie oryginalne Peli. I pan, który mi to sprzedawał, okazuje się, że kojarzy mnie z kanału i wiedział, że mam kamerę i mam problem z pudłem do kamery. Właśnie chciałem Państwu pokazać, że dostałem super fajną skrzynię do kamery. Dlaczego ona jest taka fajna? Dostałem ją zupełnie za darmo. Od firmy, i teraz proszę uważnie, słuchaj, nawet podpiszę na dole, to jest Drawa, www.drawa.pl, bo to jest, nad Drawą się mieści. W ogóle jest super ta walizka. Dlaczego jest super? Bo jest lekka. Ja jeszcze nie wyciąłem tego wypełnienia, ponieważ czekam na baterię i czekam na taki zasadniczy obiektyw do tej kamery. I dopiero wtedy, jak będę miał wszystko, to dokładnie wytnę piankę i to wszystko rozplanuję. A dlaczego to jest takie ważne? Bo to jest bardzo dobra i bardzo droga kamera. Z całym osprzętem kosztuje na tyle dużo, że strach ją przywozić w jakichś złych warunkach. A te skrzynie są najlepsze. Dlaczego są najlepsze? One są... Taka pianka jest dookoła, uszczelniająca, właśnie gumowa uszczelka. Jak się zamknie, to jest na tyle szczelna, że sama sobie skrzynia posiada taki wentyl. Wentyl trzeba na przykład odkręcić, jak się leci samolotem, żeby ciśnienie, niższe ciśnienie panujące w kabinie nie zgniotło tej skrzyni. I chociaż jest to wersja Air, czyli lekka, doprawdy jest lekka, to jest bardzo sztywna i bardzo wytrzymała. Ja mam ambitne plany na wakacje i to takie trochę powiązane z kajakiem, z wodą i naprawdę mam duży problem, co zrobić z tą kamerą, bo kamera jest... Ona nie jest tak uszczelniona, żeby była pyłoszczelna i wodoszczelna. A dzięki temu, tej Peli Case Air, mogę ją transportować w kajaku, nie martwiąc się, że jak, nie wiem, deszcz spadnie, czy jak będzie jakaś pyłowa burza z nad Sahary, że kamera mi się zanieczyści. I tylko dobrze rozplanuję wszystkie rzeczy i wszystko się zmieści do tej skrzyni. Także jeszcze raz za skrzynię bardzo dziękuję. To właściwie pierwszy taki duży prezent, który otrzymałem i ceny, no ceny, dużo kosztuje ta skrzynia. Znaczy, jak na to, co oferuje,
To może nie, no ale naprawdę jest świetna. I wiem już po tych małych skrzynkach, że nie ma co oszczędzać, tylko trzeba kupować dobre rzeczy, bo kupuje się raz na całe życie. Ta skrzynia ma dożywotnią gwarancję. Czyli jeżeli cokolwiek się stanie przy najbliższych 50 latach, to będę w stanie ją naprawić. Najważniejsza rzecz. Najważniejsza z najważniejszych. Ja mówiłem już Państwu, że wymyśliłem taki system na wilcze nory, że kamerę mocuje zimą, ona jest w uśpieniu przez tam 3-4 miesiące i później naraz się odpala i zaczyna nagrywać. Tą ideę już skonstruowałem, to znaczy zrobiłem taką kamerę, ale no, na wilki trzeba mieć pozwolenie, trzeba, ja miałem problemy ze zdrowiem, no mówię sobie, w tym roku trudno, odpuszczam ten rok, nic nie uda się zrobić, ale jak już miałem skonstruowaną, to do mnie przychodzi na podwórko para żurawi. I doskonale wiem, gdzie one co roku mają gniazdo, tuż koło mnie, nad takim bagienkiem. Co więcej, tam jest takie przewyższenie, gdzie zawsze gniazdo budują przy takiej orszy. Dlatego postanowiłem tą kamerę już w lutym tam zamocować. Zamocowałem, ustawiłem tak trochę na plęce, się okazało ustawienia, ponieważ pomyślałem sobie, że kamera będzie pod koniec kwietnia nagrywała przez 10 dni, bo tyle mniej więcej karta 64-gigowa zajmuje Full HD 9 godzin z kawałkiem. I sobie wyliczyłem, że przez 10 dni, po pół godziny rano i pół godziny wieczorem, no, i chciałem trafić na klucie, ale oczywiście na klucie nie trafiłem, ale jaka była moja radość, jak poszedłem tam, oczywiście, gdy żurawie już wyprowadziły lęk, gdzie nie było, z młodym już sobie poszły, odczekałem 3 dni, poszedłem na miejsce, wszystko rozmontowałem drżącymi rękami, sprawdzam, pierwsze ujęcie, bach, żuraw dosłownie 10 cm od kamery siedzi na gnieździe. Oczywiście nie byłem w stanie tego tak dobrze przewidzieć. One nadbudowały gniazdo nieco wyżej niż myślałem, dlatego to nie jest tak perfekcyjnie skadrowane. Ale wszystko widać, wszystko. Ostrość jest tak jak trzeba. Ja osobny odcinek o tym zrobię, bo dużo ciekawych rzeczy się nagrało. Teraz tylko sygnalizuję, że to się wszystko świetnie nagrało. Lęk się udał, one mają piskle. I co ważniejsze, skoro zaczęły budować gniazdo w sytuacji, gdzie kamera tam już była wkomponowana w pniu drzewa i ją zaakceptowały na samym początku, miały pełen relaks, nie było najmniejszego zagrożenia utratą lęku. I skoro to działało przy żurawiach, z ich fenomenalnym słuchem, z fenomenalnym węchem to przesadziłem, ale wzrokiem, bo myślałem już o wilku, którego z tyłu tutaj widzę, to z wilkami będzie działało tak samo. Także w przyszłym roku, już nieodwołalnie, robię takie kamery i postaram się o stosowne pozwolenie, bo idea, jak mówię, jest taka, żeby to przy wilczych norach założyć te kamery zimą. I wilki przychodzą, obwąchują, akceptują kamery, szczenięta się rodzą w norach i później kamera odpala w czasie, gdy szczenięta się bawią i rejestruje ich zachowanie. No to oczywiście tam są bardzo dużo niuansów, jest takich drobnych rzeczy. Najważniejsze, że system działa i też działa antyparowanie. Bo niezwykle obawiałem się, jeżeli kamera jest w takim wodnym środowisku i nagrywa zawsze rano i wieczorem, w takiej sytuacji kondensacji pary wodnej i mgieł, to może być do niczego, ponieważ wszystkie ujęcia będą zamglone. Na szczęście tu jest ekstra, wszystko się udało, to też mój kolejny mały patent, bo ten cały system filmowania to z takich maleńkich cegiełek się składa. Ja co chwilę dokładam jedną cegiełkę coraz wyżej, to coraz lepiej wszystko funkcjonuje. Z takich bardzo ciekawych rzeczy, które zauważyłem i niespodziewanych, to poprzez, nie wiem, czy leczenie, czy przez stan chorobowy, zmienił się mój zapach. Zwierzęta nie rozpoznają mnie po zapachu. Pachnę inaczej, boją się, uciekają. Wilki, nawet te dziki, które były zupełnie oswojone, dopiero wieczorem, jak długo do nich mówię, to dopiero rozumieją, że to ja. Ale niestety mam nadzieję, że to wróci, że z powrotem wrócę do zapachu, które one znały, które rozpoznawały, bo jeżeli nie, no to fatalnie, to mam 2 lata w plecy albo jeszcze dłużej, bo będę musiał te wilki przyzwyczajać do nowego siebie, że inaczej pachnę i znowu cała historia się rozpocznie od nowa. No, tutaj jest taki dziwny efekt uboczny, którego się kompletnie nie spodziewałem.